Ataki polityków opozycji i komercyjnych mediów na dziennikarzy Telewizji Polskiej komentowali również mieszkańcy wielu polskich miast, Wrocławia, Poznania czy Opola. Każdy ma prawo do wyrażania swoich opinii i po prostu no takie jest prawo. Polska jest krajem praworządnym, a więc każdy ma prawo wypowiadać się na różnego rodzaju tematy. Nie rozumiem, dlaczego niektórzy nie mają. Media powinny być wolne, także jest to rzetelne źródło informacji. Mam taką nadzieję, także powinny zostać nieocenzurowane. Każdego dziennikarza jest ważne, bo każde zdanie się liczy i warto wysłuchać zdania drugiej strony, jakie by nie było. Znaczy dużo korzystam w ogóle z informacji, wiadomości takich najświeższych, że tak powiem. Także owszem, ja dużo oglądam TVP. A czy według pani TVP powinno zlikwidowane być, czy nie? Skądżesz, tam jest prawda w TVP, a tu to tylko szkalują. Według mnie to absolutnie i na pewno do tego nie dojdzie, bo jest dużo za, przeciwników jest mniej. Telewizja publiczna powinna być dla wszystkich, a nie powinna być jakikolwiek cenzurowana, bo jeżeli ograniczamy, no to ona nie jest publiczna. To jest najbardziej profesjonalna telewizja publiczna w historii.